9 Volkswagenów T6, 9 SUV-ów Skoda Yeti, 5 Fordów Transitów i 14 sprawdzonych już w służbie samochodów osobowych Kia Ceed. Łącznie 37 nowych radiowozów trafiło właśnie do dolnośląskiej policji. To auta przeznaczone przede wszystkim do służby patrolowej, tak, bo są to radiowozy oznakowane w tym wypadku. Trafią do tych jednostek, które wymagają niezbędnych teraz środków transportu, mianowicie do tych, których poziom nasycenia pojazdów jest na słabszych w relacji do innych jednostek. Furgony będą wykorzystywane do konwojów, SUV-y do poruszania się w trudnym terenie, a osobowe w wersji kombi do patrolowania. Wzbogacenia floty służbowych pojazdów komendantowi Golanowskiemu gratulował wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Myślę, że ten zakup doprowadzi do tego, że jako dolnoślązacy również będziemy mogli się czuć bezpieczniej. Przed nami myślę, że dalsze zakupy sprzętu dla policji. Wchodzi w życie ustawa modernizacyjna, która myślę, że też w zakresie finansów zakupu sprzętu, ale również kwestii osobowych podwyżek dla służb mundurowych przed nami. To są dobre informacje. Część pojazdów będzie uzupełnieniem obecnej floty policji, a część zastąpi stare, wysłużone już radiowozy. Nie wszystkie trafią jednak od razu na dolnośląskie drogi. Część samochodów już została w pełni przygotowana do tego, żeby mogły rozpocząć służbę na ulicach Dolnego Śląska i one dzisiaj razem z policjantami już trafią do komórek bądź jednostek Policji Garnizonu Dolnośląskiego. Część aut w tej chwili jeszcze jest przygotowywana w niezbędnym zakresie, tak aby już mogła poruszać się w ramach służby na ulicach Dolnego Śląska i w najbliższym czasie trafi również do dolnośląskich jednostek. Auta są całkowicie sfinansowane z budżetu policji. Łączny koszt zakupu pojazdów to ponad 4 miliony złotych. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.